Jesteśmy w Bazylice Gnieźnieńskiej przed słynnymi drzwiami, na których są sceny z życia świętego Wojciecha, naszego patrona Pomorza, patrona naszej archidiecezji gdańskiej. Dlaczego właśnie tutaj? Dlatego, że przygotowujemy się do jubileuszu stulecia naszej archidiecezji i chcemy ten jubileusz stulecia przeżyć właśnie ze świętym Wojciechem, tym naszym patronem, który nam przyniósł wiarę, który za tę wiarę oddał swoje życie, który został zamordowany właśnie na Pomorzu. Jego ciało zostało potem przewiezione tutaj, do tutejszej bazyliki archidiecezjalnej. Chcemy ze świętym Wojciechem ożywić naszą wiarę, dlatego bardzo serdecznie chciałbym zaprosić właśnie z tego symbolicznego miejsca wszystkich, całą naszą wspólnotę archidiecezjalną, a więc rodziny, młodzież, dzieci, osoby starsze, chorych, cierpiących, wszystkich, abyśmy każdy na swój sposób starali się włączyć w ten jubileusz po to, by w ten sposób razem ze świętym Wojciechem ożywić naszą wiarę, tę wiarę nauczyć się przekazywać innym i tę wiarę wnieść w nasze rodziny. Jubileusz, który będziemy przeżywać w roku 2025, rozpoczynamy już w tym roku z pierwszą niedzielą Adwentu, z którą to niedzielą rozpocznie się peregrynacja relikwii świętego Wojciecha do wszystkich parafii naszej archidiecezji. Rozpoczynamy też ten czas roratami, które są przygotowane w oparciu właśnie o te drzwi, o poszczególne sceny z życia świętego Wojciecha, bo chcemy, żeby ten Wojciech przeniknął do naszego życia, żeby przeniknął do naszego serca i do naszej świadomości, żebyśmy wiedzieli, że mamy wielkiego orędownika w niebie, który za tę wiarę oddał życie i by on nas poprowadził poprzez ten czas jubileuszowy. Dlatego zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i liczę, że pójdziecie ze mną, a ja z wami razem, że przejdziemy symbolicznie te drzwi jako znak rozpoczęcia przygotowania do jubileuszu i przeżywania do tego jubileuszu. Dlatego zapraszam wszystkich do przejścia przez te drzwi.